Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Karol Paręba i mam przyjemność powitać Państwa na dzisiejszym spotkaniu poświęconym książce Historia zapisana na drzwiach i dwie inne opowieści Christine Lavant w przekładzie Małgorzaty Łukasiewicz i z posłowiem Piotra Pazińskiego. Zanim przekażę mikrofon prelegentom, chciałbym od razu bardzo serdecznie zaprosić Państwa na kolejne wydarzenie poświęcone ossolińskim książkom. 23 września w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu odbędzie się spotkanie autorskie wokół książki Hansa Zischlera Kawka idzie do kina, również w przekładzie Małgorzaty Łukasiewicz. To spotkanie połączone będzie z pokazem filmów niemych, o których wiemy na pewno, że oglądał je Franz Kafka i które inspirowały jego prace twórcze. Nie przedłużając, oddaję teraz mikrofon Paulinie Małochleb, która poprowadzi dzisiejszą dyskusję, a Państwu życzę miłego wieczoru. Dobry wieczór. Chciałabym najpierw może, bo ta książka właściwie dopiero co się ukazała, więc nasza rozmowa będzie trochę wprowadzeniem do jej lektury, zapytać Was, czy możecie opowiedzieć, w jakim momencie życia Lavant pisze tę książkę i jakiego momentu z jej życia dotyczą te wydarzenia? Małgorzato? Jedno z tych, jak to nazwać, Nie chcę mówić o opowiadaniach. Wydawca zaproponował określenie nowelety. Dla mnie to są kawałki prozą, bo są przede wszystkim proza, żywioł prozy. Więc to, co się nazywa dziecko i co otwiera no nie całkiem otwiera, ale jest najdłuższym utworem w tej niedużej książeczce. To był debiut, prawda, Piotrze? Koryguj mnie i uważaj na to, co mówię, bo w datach i w chronologiach nie jestem nigdy orłem. Powiem. Więc w każdym razie to był debiut. Christine Lavant urodziła się w 1915 roku, a ten debiut to jest 1948, prawda? No więc jak gdyby zdarzyły się dwie wojny światowe, jakieś tam dwudziestolecie pokoju, no więc na ten debiut dosyć długo i ona, i jej czytelnicy czekali. Lavant to jest pseudonim i może jest to taka pierwsza wiadomość, którą trzeba by powiedzieć, żeby pokazać w ogóle jakiś jej wielki dystans do literatury, przyniesiony od urodzenia. Urodziła się w biednej rodzinie, w biednej, a dzietnej rodzinie. Była bardzo wątłym i chorowitym i schorowanym dzieckiem, więc nie mogła korzystać z dobrodziejstw edukacji, nie mogła też korzystać z tego, co nazywamy dobrodziejstwami dostępu do kultury. Nic w jej życiu właściwie nie przygotowało jej do pisarstwa, do pisania do literatury jako uprawianego zawodu. I to chyba jest dosyć taka ważna sprawa, o której trzeba tutaj wspomnieć. Po tym debiucie, 1948 rok, też zwrócono na nią uwagę, ale też jak gdyby ona pozostała jako osoba pisząca, a także malująca, zamężna z malarzem, nie należała właściwie nigdy do jakiegoś środowiska artystycznego, a już zupełnie nie do środowiska literackiego. W materiałach biograficznych, za którymi się rozglądałam, na przykład brak jest wiadomości, co ona czytała, prawda? A lektury przyszłego pisarza to jest coś, co siłą rzeczy nas jakoś, no w ogóle nas interesuje, co kto czyta. A co czytali w dzieciństwie pisarze, których my potem czytamy, to już bardzo to lubimy. Więc nie bardzo wiadomo, jak to było z tymi lekturami. Jeśli chodzi o to środowisko takie domowe i rodzinne, to zresztą jest o tym słówko w pierwszej i tej tytułowej historii zapisanej na drzwiach. My wszyscy lubimy czytać historyjki. Jakie to były historyjki? Mówi matka
małego dziecka. Jakie to były historyjki? Nie wiem, ja sobie wyobrażam, że były to broszurki literatury bardzo popularnej. Prawda? Nie wiem, romanse, jakieś nadzwyczajne historie. No to, co nazywamy taką literaturą bardzo popularną i bardzo szeroko dostępną. Ale to nie wszystko, dlatego że pośród tego jeszcze w jej rodzinie kilka osób związane było z teozofią i te pisma teozoficzne, choćby na bardzo takim też powiedzmy potocznym czy popularyzacyjnym poziomie, też gdzieś tam do jej rąk trafiały. No i co jeszcze wiadomo z jej wyznań i także potroszę z jej twórczości? Na pewno czytała Rilkego i na pewno była nim bardzo zajęta i to już we wczesnej takiej nastoletniej młodości. Ale Piotr pisze o tym, że Rilke tak, ale nie w prozie. Tak, ale to może jeszcze ja parę słów biograficznych, żeby czytelnicy wiedzieli. Czytelnicy polscy mieli dotychczas trochę wierszy Christine Lavant w przekładzie Ryszarda Wojnakowskiego. Ukazał się już 10 lat temu w Krakowie. No i przede wszystkim ten tom prozy, który też Małgorzata Łukasiewicz przełożyła, czyli Zapiski z domu wariatów. I to jest książka, która z różnych powodów dziejowych ukazała się wiele, wiele lat po śmierci autorki, bo dopiero na początku lat 2000 została przechowana jako rękopis u zaprzyjaźnionych ludzi. Dzieje tego utworu, być może najwybitniejszego w jej twórczości, były bardzo burzliwe. I jest to rzecz, która traktuje o pobycie dwudziestolatki po kolejnej próbie samobójczej wskutek depresji i rzeczywiście strasznych chorób, które ją dotykały przez całe dzieciństwo, w zakładzie, na oddziale psychiatrycznym szpitala w Klagenfurcie. W tym samym szpitalu ona spędziła kilka wcześniej pobytów, między innymi pobyt, który stał się kanwą tego środkowego utworu, czyli dziecka. Mianowicie Christine Lavant już jako noworodek właściwie zachorowała ciężko na skrofuły. Jako trzylatka ledwo przeżyła zapalenie płuc. Potem o mało co nie straciła wzroku. Później o mało co nie straciła słuchu. Kilkakrotnie nawracały bardzo silne, poważne schorzenia właśnie albo dermatologiczne, albo pulmonologiczne. I jako dziesięciolatka została właściwie znowuż prawie cudem wyciągnięta z ciężkich skrofów. Uratował jej wzrok lekarz, dr Praucher, ordynator, który w tych obu utworach się pojawia, który 10 lat później wydobył ją z tego oddziału psychiatrycznego. Te dwa oddziały sąsiadują ze sobą, są w sąsiednich pawilonach tego samego szpitala w Klagenfurcie. Dwa jakby kręgi piekła. Dziecięcy oddział dla zakaźny i oddział psychiatryczny. One się gdzieś spotykają w tych dwóch utworach, to znaczy w dziecku, które faktycznie zostało napisane jakoś w połowie lat 40. i w troszkę późniejszych zapiskach, które jakby chronologicznie następują po dziecku, a zostały wiele lat później ogłoszone. To jest jedna rzecz. Ten dr Praucher był właśnie człowiekiem, który podsunął jej wedle rodzinnej legendy tomik Rilkego. Dziesięciolatce, która siedziała obandażowana jak mumia, z krofułami, ledwo widząc cokolwiek, on jej dał na pożegnanie swój własny, prywatny tomik Rilkego, który ona zabrała, wracała na piechotę do swojej rodzinnej wioski. I ten tomik podobno jej towarzyszył przez całe życie. I kiedy 10 lat później po próbie samobójczej wylądowała, sama zresztą się zgłosiła na ten oddział psychiatryczny, to przypuszczalnie tego Rilkego miała ze sobą i tam zaczęła pisać. Zaczęła pisać albo od razu tam, albo wkrótce po. Wiadomo, że zniszczyła swoje juwenilia. Oddała pierwszą powieść jeszcze pod koniec lat 30. do jednego z austriackich wydawnictw, gdzie to się przeleżało. Chyba na skutek, nie wiadomo, czy to była dobra literatura, czy zdecydowała jakby poziom literacki, czy na przykład już jednak klimat epoki, był to klimat zbliżającego się narodowego socjalizmu, odrzucono. Ona spaliła te papiery i nic z tego już więcej nie zostało i te utwory, które później powstały, zaczęła pisać w latach 40., została odkryta w latach 50.
I później zrobiła taką mikrokarierę, ale właściwie nie była to jakaś wielka kariera literacka. Tutaj jeszcze ostatnie zdanie, jej takim wielkim patronem, zwłaszcza pod koniec życia, już człowiekiem wtedy literacko okrzepłym i potężnym, był Thomas Bernhard, który pomógł rzeczywiście odnaleźć drogę jej utworom już do wiele lat po jej śmierci do wydawców niemieckich. I to był chyba przełom, kiedy w Zurkampie się ukazał zbiór i wierszy, że świat szerszy, niemieckojęzyczny dowiedział się o istnieniu Christine Lavan. Jeśli możemy wspomnieć o polityce, która właściwie w tych książkach, w tych opowiadaniach jest bardzo mało obecna, choć pojawia się w trzecim opowiadaniu, o którym nie powiedzieliście jeszcze za dużo, czyli w Chłopaku, w puencie do tego tekstu. Bo Lavant debiutuje w 1933 roku, ale debiutuje już w piśmie, które jest mocno antysemickie i jest mocno brunatne. Później w 40 i zaczyna pisać tak naprawdę dopiero, właśnie powiedziałeś o tym, że ta jej proza została odrzucona i nie wiemy tak naprawdę dlaczego. Później zaczyna pisać dopiero, czy też publikować po II wojnie światowej. Jakie, gdybyśmy spróbowali przyłożyć w ogóle ten kontekst polityczny do jej tych tekstów, co byśmy zobaczyli wtedy? Czy ona jest jakąś autorką, która dopuszcza w ogóle taką wyobraźnię, czy taki kontekst polityczny? O jednej rzeczy wiemy, która jest bardzo ponura, to znaczy w tym samym szpitalu psychiatrycznym w Klagenfurcie jeden z lekarzy, który ją leczył, potem nadzorował akcję eutanazyjną i tych wszystkich chorych, być może tych chorych, którzy zostali tutaj sportretowani, kilka lat później zagazowano. To jeśli idzie o politykę taką, no, taką zupełnie namacalną. Tak, no ale to zdarzyło się potem, prawda? To znaczy zapiski z domu wariatów. Są czasowo, jeśli chodzi o akcję fabularną, poprzedzają te zdarzenia. Natomiast i w zapiskach, i w tych trzech utworach, które mamy tutaj, jest coś takiego, jest tu strasznie dużo przemocy. One są przesycone przemocą, choć w swoisty sposób ukrytą, znaczy nie jawną i nieopisywaną wprost. I przez to jeszcze jakąś potworniejszą. To jest taka przemoc rozproszona, ukryta czasem, wydawałoby się, w zupełnie zwykłej scenie, nie zawierającej żadnego bezpośredniego gwałtu, aktu użycia siły czy czegoś takiego. Natomiast na przykład w opowiadaniu czy w nowelecie Dziecko jest taki upiorny motyw tego, że dzieci naśladują przemoc, prawda? I że jak gdyby zupełnie nieświadomie, bezcelowo, bez chęci nadużywania swojej władzy nawet, robią to, prawda? Wywierają przemoc, stosują przemoc wobec innych. Jest to coś, jakby się ta przemoc tak w upiorny sposób mnożyła, pleniła i zupełnie nawet bez intencji jej użytkowników, no, żyła, potężniała i grasowała. I jest tutaj kilka takich scen, które w tej mierze no, po prostu rozwalają nas kompletnie, jak do tego dochodzimy. Czyli ta jakaś świadomość przemocy wszechobecnej, nawet tam, gdzie wydawałoby się, że wszystko jest pogrążone w jakiejś beztroskiej atmosferze zabawy czy życia rodzinnego, to ona wszędzie się wychyla, z każdego kąta. Lavant bardzo często się czyta w takim kontekście jakby uniwersalizującym albo stosuje wobec niej taką interpretację. Natomiast wydaje mi się, że ona posyła nam jednak takie sygnały, które pozwalają ją jakby mocno osadzić w kontekście. Ten pierwszy tekst, który jest bardzo krótki i właściwie należy ją za każdym razem czytać bardzo skrupulatnie zdanie po zdaniu, bo ona się nigdy nie powtarza. Jeśli jesteśmy nieuważni, to przepadniemy. I pisze na przykład, ojciec tak długo był u Rosjan i to jest właśnie ten jeden z sygnałów. Później w opowiadaniu Chłopak dowiadujemy się, że no, miał imię nordyckiego boga, chociaż był synem służącej. I to znowu jest znak, który powinniśmy odczytać. Czy tutaj są jeszcze takie inne
fragmenty, jakieś osadzenia, które Lawant każe nam odnajdywać? Nie wiem, czy one są polityczne z sensu stricte, tak? No na pewno ten stosunek do chorych bardzo skomplikowany, pełen przemocy. No, skomplikowany w tym sensie, że no, tych ludzi się jednak jakoś tam próbuje leczyć, a z drugiej strony przemoc, która wyziera właściwie z każdego akapitu i zapisków z domu wariatów i tego dziecka jest straszna. Widać, że tym chorym jest po prostu tam bardzo, bardzo źle. Przemoc szkolna w tym trzecim opowiadaniu, losach chłopaka, tego Ase. On jest Ase dlatego, że on jest hajze, tak? On jest zając, tylko że on ma zajęczą wargę, więc on nawet nie jest w stanie wymówić poprawnie swojego imienia, jest obiektem szyderstw i znęcania się chyba po prostu innych uczniów. Pierwsze opowiadanie, ten ojciec wraca, no, z pierwszej wojny światowej, przypuszczalnie z niewoli rosyjskiej, tak, czy już wtedy radzieckiej, nie wiemy, który to może być rok, no, 20 powiedzmy, jeśli datować to dziecko jako samą Christine Lavant, tak, urodzoną w 15, powiedzmy, że to jest tuż po pierwszej wojnie. Wiadomo, że tam jest i nędza straszliwa, to jeszcze trzeba też powiedzieć, że to jest potworna bieda. Ona sama urodziła się jako dziewiąte dziecko górnika i szwaczki i ta bieda właściwie w każdym, też na każdej stronie i w każdym z tych utworów jest obecna. Więc jak połączymy przemoc taką instytucjonalną i pewnie domową, przemoc szkolną, biedę, no i ideologię, której tutaj jest może najmniej, ale ona pewnie gdzieś tam pobłyskuje, tak? Choćby właśnie w tym nordyckim imieniu, no to być może mamy obraz austriackiej prowincji pierwszej połowy lat 30., no, która jest straszna i z której wyrośnie coś jeszcze straszniejszego. Wszyscy ci bohaterowie to są dzieci odmieńcy, którzy stoją z boku i mimo, że padają ofiarą przemocy, to tak naprawdę obserwujemy świat ich oczami. Jak to jest tłumaczyć świat dziecka z lat 30., które jest dzieckiem w ogóle jakby odrzuconym. Ale ja bym się tutaj nie do końca zgodziła. Znaczy tak, może najpierw powiem, że tłumaczy się Lawant, to jest fantastyczna przygoda. No, i to jest, każdemu życzę. Natomiast może ja bym się nie do końca zgodziła z tym, że to jest świat widziany oczami dziecka. Dlatego, że wydaje mi się, to już było widoczne, jak mi się wydaje, w zapiskach, a w tych trzech utworach jest widoczne chyba jeszcze bardziej. Mianowicie bardzo precyzyjny splot różnych głosów i różnych punktów, z których te głosy wychodzą, różnych pozycji, różnych stanowisk. Jeśli się bliżej przyjrzeć tym utworom, to no, ja jestem pełna podziwu, zdumienia, prawdziwego zdumienia, jak wielki kunszt prowadzi jej pióro, jak wielki kunszt rozdzielania tych głosów i splatania ich w całość jednego utworu. W chłopaku wyróżnić można przecież przede wszystkim głos samego bohatera, tego z zajęczą wargą Azę. Ale obok tego są głosy i od razu za tymi głosami dostajemy cały punkt widzenia, całą mentalność, całą, no i całą też siłę zupełnie innych osób i instancji, prawda? Różne instancje. Sąsiedzi, matka, siostry, z którymi chłopak wojuje w dzieciństwie, nauczycielka, potem druga nauczycielka, która przychodzi i jest obiektem jego szczeniackiej miłości. Za każdym razem te głosy są bardzo ściśle oddzielone i za każdym razem są wspaniale ze sobą splecione. To jest fantastyczna symfonia, fantastyczna kompozycja. Jest dla mnie zdumiewające, że osoba, która tak mało miała szans
chodzenia do szkoły literatury, prawda? Zaznawania literatury już w dzieciństwie, obycia z literaturą, obycia z posługiwania się słowem, posiadała tak fenomenalny kunszt komponowania właśnie czego? No nie słów, tylko właśnie tych różnych głosów. I to jest skomponowane wedle jakichś najbardziej surowych, precyzyjnych zasad harmoniki. Ale z tego się bierze jeszcze coś więcej. Z tego, że te głosy pozostają zawsze wyodrębnione, zawsze różne i że one się nigdy nie przenikają. To są głosy, które nie służą komunikacji, które nie łączą ludzi, tylko właściwie dzielą. Język, te słowa nigdy się nie krzyżują, nigdy się nie zderzają, nigdy nie wynika z tego jakieś zrozumienie czy zmiana, tylko zawsze pozostają do końca osobne. I od czasu do czasu, również w jakiś niebywale precyzyjny, hafciarski, nie wiem do jakiej sztuki to porównać, włącza się jeszcze, zwłaszcza w chłopaku jest to chyba najbardziej widoczne, narratorka, znaczy ta instancja jakoś zupełnie zewnętrzna, którą z jej utworem i z jej postaciami bardzo wiele łączy i która wali całą przemocą w nas, czytelników. To zakończenie, ten epilog właściwie, kilkuzdaniowy chłopaka, to jest ten moment, kiedy dobiera się do nas narratorka, która jest teraz solidarna i współobecna nie tylko ze swoimi postaciami, ale także z jakimś cholernym duchem dziejów, prawda? Który w ogóle się z nami nie będzie patyczkował, tylko wyrąbie nam wprost, co się stało. I że nie ma mowy o żadnym szczęśliwym zakończeniu, w ogóle to w ogóle nie, tylko że może być jeszcze gorzej niż to wszystko, coś tego. I to jest jakiś głos, znowu jakiś, nie wiem, czwarty, piąty, dziesiąty, któryś, który niewątpliwie nad tym wszystkim sprawuje władzę. Jest w tym dla mnie coś niebywałego zupełnie, jak na literaturę XX wieku. Ale to jeszcze bym dodał obrazowanie, bo to nie jest tylko właśnie język i podsłuchiwanie różnych stylów mówienia, ale też to są obrazy. To jest na przykład ta niebywała, taka nieuklidesowa, labiryntowa przestrzeń tego szpitala, gdzie właśnie z którego nie można wyjść. Jak się wchodzi, to już z niego się nie wyjdzie. To jest opis ciała i cielesności, prawda, kalekiego ciała. Rzeczywiście zupełnie niezwykły. My mamy trochę prozy, no powiedzmy, pisanej przez chorych, modernistycznej. Mamy Manna, mamy Maxa Blechera i jego doświadczenia, Gruźlicy Kości. Nie wiem, mamy w polszczyźnie Białoszewskiego i jego zapiski, prawda, a to z czasów chorego zawału, a to z czasów operacji urologicznej, zupełnie jakieś takie wstrząsające. To należy do tego nurtu. To pisze osoba, która głęboko doświadczyła kalekiego, chorego, zapadającego się w siebie ciała, no, które jest więzieniem, tak? Znaczy ten ciało więzienie duszy. No, to, tak, no, nawet jeśli nie wierzymy w duszę, to ciało jest strasznym, strasznym kalekim więzieniem. Zamkniętym w jeszcze większym więzieniu, czyli w szpitalu. Ale w tym więzieniu pojawia się lekarz, który w szpitalu pojawia się ordynator i ta miłość, która się pojawia w tekście, właśnie trudno teraz powiedzieć wcześniejszym, późniejszym, prawda, bo te momenty jakby doświadczenia i momenty publikacji tutaj się krzyżują. Natomiast ważne jest to, że ten w tym drugim opowiadaniu w dziecku, kiedy ona w nieprawdopodobny sposób łączy ból i nadzieję na ozdrowienie i akceptuje, to jest dziecko, które widzimy w procesie akceptowania bólu i jakby dobrowolnego podporządkowywania się cierpieniu. Ja przez kilka stron przyznam się, że się zastanawiałam jakby o jaki proces tam tak naprawdę chodzi, bo ten język jest tak głęboko zmetaforyzowany, jakby jaki zabieg tam na tym dziecku się dokonuje. Natomiast chciałam zapytać właśnie o to takie, powiedzmy, dziecięce, ale zarazem sensualne doświadczenie świata,
bo ona używa tutaj takiego romantycznego motywu, który my znamy z polskiego romantyzmu. Dziecka, które widzi tajemnicę, które wie, dostrzega więcej niż dorośli. U nas to się pojawia w Dziadach części drugiej, ale to jest takie otwarcie jakby na pełen mistycyzm, a tutaj to jest jakby doświadczenie absolutnie realne. No realne i zaprawione całym, no wszystkimi niedogodnościami realności, że tak powiem, dlatego że to dziecko jest może obdarzone tym łączem z prawdą. Ale za jaką cenę? No przede wszystkim za cenę własnego cierpienia. Bardzo, bardzo, bardzo dotkliwego cierpienia. I ten kontakt z prawdą, który odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem nadziei i marzeń, prawda? To te marzenia dziewczynki, która jest cała w bandażach, a zwłaszcza twarz ma w bandażach, o tym, że ten sen, który, to marzenie, ta wizja, ta halucynacja, która się zjawia w nocy, że ona ma długie, piękne warkocze, prawda? Są takie piękne i tak się nimi cieszy, że nawet gotowa jest komuś zrobić z tego prezent, bo jest tak szczęśliwa, że ma długie, piękne włosy i gładką twarz, bez ran. Ja nie wiem, czy można tu mówić o kontakcie z prawdą, o tym takim jakimś przewodnictwie, przekazicielstwie wyższej prawdy. No bo w tym jest też przede wszystkim straszliwa chęć wyjścia poza własne cierpienie. Cierpienie zarówno fizyczne, jak cierpienie z powodu, nie wiem, brzydoty, upośledzenia, kalectwa, wszelkiego rodzaju pod bycia pod kreską. I coś takiego bardzo dziwnego, co przejawia się, znaczy w zapiskach z domu wariatów przecież też jest ta miłość do lekarza, prawda? I tutaj sprowadzona na poziom małego dziecka, które widzi w tym dorosłym, w tym Bogu, bo jest to Bóg w szpitalu, prawda? To jest Oberarzt. No po prostu ucieleśnienie bóstwa, istoty wyższej zdecydowanie. A jednocześnie jest też takie miejsce, kiedy czuję, że sama potrafi go osądzić i ocenić i zganić albo odczuć całą przykrość, kiedy uważa, że postąpił nie tak, jak powinien. No tak, ta religijność w ogóle, bo to jest, trzeba właśnie pewnie powiedzieć, że Christine Lavant chyba przez... Ta religijność, która sięga buntu przeciwko Bogu, prawda? Buntu przeciwko Bogu. Kiedy ona go karci w myślach, że nie powinien, nigdy tak nie rób, nigdy nie mów takich rzeczy o mojej siostrze, prawda? To jest w tym bunt przeciwko Bogu. Jest to bunt przeciwko Bogu, który tutaj zresztą jest takim no, nad człowiekiem bardziej niż Bogiem. Na pewno to nie jest jakiś taki dobry Pan Bóg. Jest to ordynator ze sztucznymi oczami, to znaczy on ma szklane oczy i się tak wydaje. Oddał swoje własne oczy niby w geście, prawda, podarowania komuś, czy jakiemuś innemu dziecku prawdziwych swoich oczu, ale on patrzy zimnym, strasznym wzrokiem. On to nie jest do końca sympatyczna postać. Jeśli to nawet jest osoba tożsama właśnie z tym dobrym lekarzem, który dał i Rilkego i się opiekował, jest takim trochę aniołem stróżem, to jest to z drugiej strony ślepy sędzia, który jest szafarzem jej losu. Straszne tak naprawdę. Dobrze, ale w zapiskach ten ubóstwiany lekarz też zostaje w pewnym momencie kompletnie postawiony na głowie, prawda? Tak jakby to był karnawał i nagle król jest błaznem, tak, prawda? Tak, w tej komediowej scenie pod koniec. No, także ona potrafi robić te takie przewrotki straszliwe, prawda? Że nagle właśnie to dziecko, które wydawałoby się jest straszliwie ściśnione, ograniczone, zahukane swoją chorobą, swoją no, dziecięcym wiekiem i tym, że wszyscy są nad nią wyżej, no potrafi się też zdobyć właśnie na taki gest daleko suwerenny, no dalece suwerenny.
Tak, takiego też buntu, prawda? Ona tak, tam jest, tam tak. Przecież tam w tej szpitalnej hierarchii ona jest najniżej jako dziewczynka już ze strasznie biednego domu. Oddziałem dziecięcym rządzi panienka z dobrego domu, która jest lekarką, jednocześnie jest taką małą księżniczką, ale jednak ta mała buntuje się przeciwko strasznej dziecięcej zabawie w śmierć, tak? Właśnie zabawie, ty umrzesz, a ty przeżyjesz. Zabawie nie wolno. To jest grzeszne. Ta świadomość tego grzechu, czymkolwiek ten grzech tutaj jest, gdzieś wisi nad tym światem. Ona próbuje się przeciwko temu zbuntować. Z całą pewnością szpitalne cierpienie i więzienie w szpitalu jest. No chyba w jej dziecięcej religijnej wyobraźni jest jednak karą za jakieś występki, tak? Za nie dość gorliwą modlitwę, za jakieś być może grzeszne myśli. To jest wyobraźnia religijna, która się wokół grzechu i jakiegoś odkupienia i kary za grzech obraca. Ona to próbuje faktycznie jakoś tak od środka, ja wiem co, rozsadzić tę strukturę teologiczną, ale ta struktura teologiczna przydaje jeszcze dodatkowych chyba cierpień. Lawant pisze doświadcza właściwie tych przeżyć w epoce, kiedy niewiele się mówi o wychowaniu, a jeśli się mówi cokolwiek o wychowaniu, to tylko o tym, że ono ma uczyć dyscypliny i dziecko ma być podporządkowane. Tymczasem widzimy tutaj w tych dwóch dłuższych tekstach, na pierwszy plan wysuwa się relacja właśnie dziecko-dorosły, kiedy dziecko w jakiś sposób rysuje sobie postać dorosłego, a opisuje to Lawant, zdając sobie sprawę doskonale, jak skończył się ten proces jakby wychowania i dyscyplinowania nie tylko dzieci, ale też całego społeczeństwa. W dziecku ona sobie wytwarza, jej bohaterka wytwarza sobie w jakiś sposób postać boską i tak samo jest też w chłopaku, kiedy on szuka jakiegoś obiektu uczucia. Chociaż to są zupełnie różne historie. Ale strasznie dużo też dzieje się wewnątrz chłopaka, prawda? Który nie tylko projektuje dla siebie cudowne przygody, kiedy występuje jako bohater, zbawca, rycerz, zwycięzca i tak dalej, ale także, nie wiem, czy to jest jakiś pogłos pietyzmu w tej wersji teozoficznej, ale także bardzo surowego sądu nad samym sobą, wtedy, kiedy on wyrusza na tę pielgrzymkę do ukochanej, prawda? I uważa, że powinien właściwie ją odbyć boso, bo jeżeli się pielgrzymuje, to chyba na bosaka, prawda? Ale na bosaka będzie szedł bardzo... jednym słowem, cały czas taka gra z własnym sumieniem, jak powinienem postąpić, żeby to było tak, jak chcę, żeby wyglądało moje życie i moje postępki, tak? Żeby było godne tych moich wyobrażeń o własnym heroizmie i tym... Więc jakby tych rządów i rozgrywek z własną duszą jest tutaj bardzo dużo. Bardzo dużo w dziecku, gdzie to samo robi dziewczynka, dużo mniejsza, młodsza i jeszcze słabsza chorobami, no to też są te takie właśnie nieustające sądy nad samą sobą i zastanawianie się, czy aby dość się modliłam, czy nie dość się modliłam, czy to nie za mało, czy dorastam do standardów, które częściowo sama sobie wyznaczam, no a częściowo one są. Strasznie dużo jest tego nieustannego patrzenia sobie samemu na palce, na te duchowe palce. Tak, ale jeszcze to wekslując może w stronę właśnie, nie wiem, czy krytyki społecznej, czy polityki, na ile tego typu teksty, bo nie ona jedna pisała teksty o przemocy dzieci, ona jest przemoc dzieci wobec innych dzieci, czy wobec zwierząt na przykład, to w literaturze XIX-wiecznej, czy początku XX wieku jest wszechobecne, dzieci maltretujące zwierzęta, prawda? Możemy pokazać całą listę takich tekstów. Czy, nie wiem, czy przemoc w szkole, przemoc w internacie, na ile takie, czy w szpitalu, na ile hierarchia, dyscyplina, czy na ile taki model wychowawczy przekłada się, no mówiąc krótko, na to, co się później stało. Czy to podczas pierwszej wielkiej wojny, czy podczas drugiej wojny.
znaczy na ile dyscyplina i pewna nieczułość, wychowanie w nieczułości, tak, przekłada się na nieczułość, powiedzmy, żołnierzy, czy już jakby puentując, nie wiem, zbrodniarzy wojennych. No nie wiem, czy akurat w tych tekstach to jest tak bardzo widoczne, czy to nie jest jednak bardziej indywidualne jej spojrzenie na jej własną drogę przez cierpienie czysto fizyczne. Tak? Nie wiem, czy tutaj ona podejmuje jakąś taką większą czy szerszą krytykę społeczną takiego modelu wychowawczego, ale... Znaczy, wydaje mi się, że to jest tam obecne, ponieważ w dziecku jest nawet taka scena, kiedy ona bardzo się boi i nie chce jeść i te pielęgniarki ją zmuszają do jedzenia, więc jakby widzimy właściwie w obu tych tekstach taki system, który działa, system podporządkowywania wielokrotnego, prawda? Można by było właściwie zapytać, bo już trochę o tym dzisiaj mówiliście, jakiego rodzaju hierarchię ona odtwarza w tych tekstach, bo to z jednej strony jest hierarchia, jakby gdybyśmy się przyjrzeli tym dwóm dłuższym opowiadaniom, bo to są i hierarchie literackie i ze świata jakby literackiego i zupełnie spoza niego, spoza perspektywy artystycznej. No nie wiem, na pewno jest hierarchia, tak, hierarchia klasowa, tak? To znaczy są biedni i bogaci. To jest, są biedne i bogate dzieci z lepszych i gorszych domów. Na pewno w tych kawałkach szpitalnych obydwu, to znaczy w dziecku i w zapiskach z domu wariatów, jest hierarchia chorych. Znana z literatury, choćby w Polsce znana z literatury obozowej, prawda? To znaczy, że ktoś, kto najdłużej choruje, czy jest najciężej chory, jest w tej hierarchii paradoksalnie najwyżej. Póki nie spadnie już do takiej roli takiego zmuzułmanienia, prawda? Że nie stanie się już właściwie żywym trupem, czy kimś, kto odchodzi. Ale póki jest takim weteranem, powiedzmy, szpitala, czy więzienia, czy szkoły, na przykład jest repetującym wielokrotnie, z bardzo złym uczniem, to on jest paradoksalnie wyżej hierarchii. No to są przynajmniej dwie, które w tych utworach szpitalnych się krzyżują. No jest młodość i starość. Stara nauczycielka przegrywa z młodą w chłopaku, prawda? To znaczy tu jest hierarchia wieku. Ale jest tu jeszcze inna, nie wiem, czy można nazwać to hierarchią, ale powiedzmy straszliwy przedział między ludźmi, szczęśliwi i nieszczęśliwi. Prawda? Bo są tacy, na których dziecko albo chłopak patrzy jako na tych szczęśliwców z rozmaitych powodów. Ale... Na tych mieszczuchów w Wiedniu, prawda? Którzy są szczęśliwi. Na tych mieszczuchów w Wiedniu, ale także na tego, z lekką zazdrością, na tego syna nauczycielki, który zostanie kiedyś ministrem, czy premierem, czy prezydentem. W ogóle nie wiemy, czy on istnieje. Tak, nie wiemy, czy on istnieje, ale chodzi o to, że on będzie miał gabinet i jak gdyby... wszystko jedno, jakie są te kryteria tej szczęśliwości, ale... Jest w tym coś w rodzaju hierarchii, prawda? Dlatego, że ci nieszczęśliwi patrzą na tych szczęśliwych, to nawet nie jest zazdrością, tylko z poczuciem, im się to należy, a mnie nie, prawda? Ja jestem tego pozbawiona. Ja tego nie mam i nigdy nie będę miał. Żebym nie wiem, jak się starała, to nie dosięgnę tego. I to jest bardzo przejmujące, dlatego że jak gdyby lokuje się niezależnie od wagi tych hierarchii, o których mówiłeś. W tym też jest coś takiego jak... No nie wiem, czy w tym jest więcej pokory wobec losu, bo ta pokora jest też w każdej chwili zaprawiona buntem, że to nie jest, że ten podział nie jest sprawiedliwy, ale jest i właściwie na pewno się nie zmieni. To znaczy zawsze będą ci szczęśliwi, a ja będę zawsze nieszczęśliwa. Tam jest jeszcze taki podział na dzieci ślubne i dzieci nieślubne. Tak, no to... Dzieci nieślubne uznają, że sam fakt urodzenia w związku już za powód do szczęścia, czyli to, czego się nie ma, prawda? No tak, oczywiście. No, ale status społeczny też jest, prawda, od razu niższy. Małgorzato, napisałaś w swojej książce 5 razy o przekładzie, że literatura tłumaczona może wprowadzić do literatury
tego języka, na który się tłumaczy, różnego rodzaju problemy, których ta literatura jakby docelowa nie zna. Czy gdybyśmy przyłożyli to kryterium do tej książki Lawant, to wyszłyby nam takie rzeczy, których polska proza nie zna? Moglibyśmy się z niej nauczyć czegoś nowego, zobaczyć coś zupełnie nowego? Znaczy, no, na początek jednak powiem, że jeśli chodzi o rozmaite sposoby bycia nieszczęśliwym dzieckiem, czy bycia dzieckiem, które jest obiektem takiej czy innej przemocy, to polska literatura bardzo sumiennie odrobiła swego czasu, dużo wcześniej tę lekcję, prawda? Odrobiła ją w tym, co pisał Prus, w tym, co pisała Konopnicka. My znamy te dzieci, te nieszczęśliwe dzieci. Wszystko jedno, czy to będzie Michałko, czy Anielka, czy Rozalka z pieca, prawda? No, natomiast oczywiście w XX wieku, w jego drugiej połowie, to trochę się wszystko inaczej czyta. To znaczy jeszcze bardziej nas oburza, bo to jest nasz świat w jakiejś mierze. Częściowo do tego świata należymy i z nim współistnieliśmy. No, poza tym Lawant znajduje zupełnie inne środki wyrazu niż realistyczna proza pozytywistyczna, więc jak gdyby nie to, że literatura zwraca uwagę na jakieś co ileś stuleci czy co ileś dziesiątków lat na jakąś sprawę, to nie znaczy, że następny raz już jest niepotrzebny. No, ten następny raz będzie w zupełnie innej postaci i Lawant w ogóle nie chce jej porównywać ani do Prusa, ani do Konopnickiej. Na niekorzyść żadnej ze stron bynajmniej. Lawant robi to w zupełnie inny sposób i w sposób niezwykle oryginalny, jak mi się wydaje, dlatego że właśnie nie da się przełożyć jej sposobu stawiania problemu na żaden sposób, którym posługiwałaby się, nie wiem, socjologia, demografia, historia ekonomii, historia walk klasowych i tak dalej. Robi to no, w bardzo specyficzny sposób. I to, na co dawniejsze czasy może nie miały takiego do końca takiego wyczucia, ale właśnie to prowadzenie osobnych głosów, między którymi właściwie nie dochodzi do żadnej komunikacji, do żadnego porozumienia. Nie mówię do zgody, ale do zrozumienia, co mówi ta druga strona i w ogóle, że ta druga strona ma zupełnie inny punkt widzenia. Przecież w Chłopaku nieustannie dochodzi do takich kolizji. I to, że te osobne głosy są tak przeraźliwie samotne, no to już jest właśnie coś, co wkłada do tego wszystkiego sama Lawant. To w takim razie, bo ja się w ogóle zastanawiam, czy ta proza tendencyjna, pozytywistyczna da się w ogóle dzisiaj czytać w... gdybyśmy ją chcieli wyjąć z historii literatury. Natomiast Lawant z całą pewnością daje się czytać bez osadzania jej w jakimkolwiek kontekście. Natomiast powiedz, jak ci się w ogóle, bo to jest twoje drugie spotkanie z Lawant, chociaż gdybyśmy zebrali obie te książki w jedną, to w dalszym ciągu byłaby dużo cieńsza niż inne twoje ofiary, które bierzesz na swój warsztat. Jak ci się pracowało nad tymi tłumaczeniami? Wspaniale, to jest naprawdę wielka przygoda, dlatego że, ta precyzja, taka laboratoryjna, jubilerska precyzja, z jaką Lawant posługuje się słowami, to można godzinami siedzieć i zastanawiać się, jak jeszcze mogę te słowa w zdaniu poprzestawiać, żeby to było bardziej w takim tonie. Przecież tu nigdy nie ma prawdziwego lamentu, prawda? Brodzimy w nieszczęściach, po szyję brodzimy w nieszczęściach. Nigdy właściwie nie ma tu prawdziwego lamentu. No więc jakby...
też trzeba bardzo ostrożnie używać słów, żeby właśnie nie popaść w jakiś tandetny sentymentalizm, w jakieś fałszywe użalanie się nad niedolą, zwłaszcza cudzą, tylko żeby to wszystko pozostało. Lawant jest, można by powiedzieć, od czasu do czasu zimna, jak Flaubernie przymierzając, prawda? A w tym zakończeniu Chłopaka, no to to impassibilité, po prostu jak książki z obrazkami. Ale jako przykładzie to ja może powiem, i to będzie śmieszne, to jest jeden z takich problemów przykładowych, które tłumacza też bawią. Mianowicie w dziecku jest, oprócz wszystkich innych postaci, które budzą lęk, no i właśnie są tą nad nami, jest też postać, którą dzieci nazywają dzieci. Inne dzieci, pacjenci tego, mali pacjenci tego samego szpitala, którą dzieci nazywają diabłem. Uciekajmy, diabeł idzie, prawda? No i diabeł ten charakteryzuje się tym, że zupełnie nie wiemy, kto to jest. No wiemy, że jest to mężczyzna i wiemy, że nosi na głowie sztrouchut. No i nad tym, Karolu, musisz wiedzieć, zwracam się do redaktora, to zmieniałam jeszcze w ostatniej chwili. Dlatego, że strohut, zupełnie zwykłe niemieckie słowo, stroh, słoma, hut, kapelusz, znaczy dwie zupełnie różne rzeczy. Kapelusz słomkowy i kapelusz słomiany. No, dwa zupełnie inne obrazy, prawda? No i do końca nie mogłam się zdecydować, czy jest to facet, który jest w tym szpitalu, bo to jest wielki taki cały kompleks szpitalny, prawda? Czy jest na przykład ogrodnikiem i gania te dzieci, bo mu tam, nie wiem, wchodzą w grządki i tak dalej. I wobec tego może nosić słomiany kapelusz. Czy też ma być, czy też jest jakimś takim cieciem, nie wiadomo kim, bo na pewno nie jest lekarzem i nie należy w ogóle do tej hierarchii medycznej. No i ostatecznie zdecydowałam się na słomkowy, ale muszę powiedzieć, że długo to oba warianty były brane pod uwagę. Jednak zdecydowałam się, że słomiany byłoby tutaj takim wtrętem, obrazkiem wiejskim, a przez to może trochę zbyt sielskim, a przez to może jednak trochę niestosownym. No to ja akurat bym wybrał odwrotnie, ale nie jestem... A, dlatego o tym opowiadam. Bo słomiany ma w sobie coś jeszcze bardziej przerażającego. To znaczy, a taki to... elegancki diabeł z monoklem, z wąsikiem, właśnie, z laseczką i w słomkowym kapeluszu. Ale właśnie on mi się nie kojarzy z eleganckim diabłem. Nie, bo to może być taka pseudoelegancja ciecia, za przeproszenie. Może, tak, chociaż ja sobie wyobrażam, że taką strzechę, takie coś, co jest bardzo nieprzyjemne i rzeczywiście wygląda no jak taka jak ty sobie trochę kukła. No, ale to, no dobrze, no, oczywiście, można w tej sprawie mieć wiele różnych zdań. Ja na obronę swojego rozwiązania jeszcze powiem, że tam jest potem ta scena, kiedy ów diabeł pomaga jej dostać się do kaplicy. I wtedy oddajemy mu głos i on wtedy mówi, dla twoich małych nóżek te wysokie schody są za trudne. Poczekaj, ja cię nie wiem, czy ją troszkę tam podnosi, czy podprowadza. W każdym razie parę słów do niej mówi, no i to mnie jakoś utwierdziło w przekonaniu, że jednak on ma słomkowy, a nie słomiany kapelusz. W pewnym momencie Tomasz Fiołkowski, kiedy pisał o zapiskach, nazywa Lawant odmieńcem i wariatką, ale zaraz się dowiadujemy, że dostała dwie bardzo ważne, właściwie dwa razy nagrodę Trakla i nagrodę państwową. Gdybyśmy ją chcieli w takim razie uplasować czy w jakiś sposób narysować mapę literatury austriackiej, to jakie powinno być jej miejsce na tej mapie? Powiedziałeś w pewnym momencie, że ona zrobiła taką niewielką karierę. Tak, i to też, żeby było jasne, że ona nie była już taką całkowicie outsiderką, bo ona przez jednak jakiś czas w latach 50., kiedy się zrobiło o niej trochę głośno, należała do
takiego w sumie dosyć wpływowego kręgu Landsbergera, do którego należał też młody Bernhard i czołówka pisarzy i artystów Karynti, którzy tam jeździli tego letniego domu, należeli no właśnie do takiej grupy artystycznej. Więc nie jest to tak, że jest to wyłącznie kobieta, która siedzi gdzieś w domu i właściwie tak no, na poły amatorsko coś pisze. Ona się otarła o środowisko artystyczne, była związana z malarzem, potem miała jeszcze jeden związek też z artystą, więc nie była też całkowitą outsiderką. Było o niej wiadomo, że istnieje. Otaczali ją, no faktycznie, piszący mężczyźni, którzy wydawali swoje książki i byli od niej sławniejsi. Niemniej, no trochę jednak zadbano o to, żeby te książki jej się ukazały. Sam Bernhard pomógł pod koniec własnego życia. Więc nie jest ona outsiderką zupełnie. Na ile ona była outsiderką w tym środowisku i na ile była outsiderką jako pisząca kobieta, no jednak no, z głębokiej prowincji, bez wykształcenia, po paru klasach szkoły powszechnej, biedna i naprawdę całe życie ciężko schorowana, to jest już inna sprawa. Tak, pewnie była. Chociaż wielu z tych ludzi, no z samym Bernhardem na czele, to byli ludzie, którzy doświadczyli w ciągu życia od dziecka ciężkich schorzeń, prawda? Więc ten, być może właśnie z Bernhardem na przykład połączyłem tą wspólnotę w chorobie. To znaczy, że on świetnie rozumiał, co to znaczy być chorym dzieckiem. I są zdumiewające podobieństwa obrazowania, których on pewnie nie mógł znać. Po prostu są to wspólne doświadczenia. Ja w tym króciutkim posłowiu wydobyłem motyw lalki, bo ten motyw lalki, który akurat, bo się zajmowałem lalkami, więc miałem na to wysunięte anteny, ale który się pojawia obsesyjnie w tych tekstach. Tak? Dzieci przypominają lalki, albo są wystrugane drewniane figury, drzwi przypominają lalkę, bo są obite starym filcem. U Bernharda w oddechu, kiedy on trafia do szpitala płucnego, z którego wyjdzie albo nie wyjdzie, podczepieni do kroplówek pacjenci przypominają marionetki na sznurk. To jest podobny ten szpital, ni stąd, ni zowąd staje się jakimś upiornym spektaklem. W tym widać moim zdaniem trochę wyobraźnię habsburskiego baroku, że to jest nierzeczywiste, to jest tak nierzeczywiste i iluzjonistycznie nierzeczywiste, jak była nierzeczywista rzeczywistość barokowa. A z drugiej strony no jest spektaklem na własnym ciele, który się dzieje tu i teraz, którego my doświadczamy. I jakoś te obrazy tutaj się ze sobą gdzieś spotykają, tak mi się wydaje. Stąd ta teatralność, tak? Którą my znamy, to jeszcze tylko dopowiem, tutaj dałem taki mamy przypis, to jest oczywiście artysta, o którego istnieniu przypuszczalnie nie mogła w ogóle wiedzieć, co mi się skojarzyło z cyklem Monomanii Witolda Wojtkiewicza. Tymi pacjentami na takich dziwnych platformach na kółkach z rozdętymi głowami. Tu jest chłopiec z włodogłowiem, tak, który wali głową w drzwi. I to jest straszne. To jest właśnie ten najniżej hierarchii. On jest niżej jeszcze od dziecka. Takie właśnie obandażowane ciała, nie ciała, właściwie kalekie korpusy, które są gdzieś na granicy życia i śmierci, tak właśnie pomiędzy jednym a drugim. Troszkę jak lalki, tak? Że nie żyją, ale żyją. No. Małgorzato? Bo chyba kilka razy coś próbowałaś powiedzieć, ale nie, Piotr cię nie dopuszczał. Nie, myślałam, przepraszam, bo słuchając tego, co mówisz, przypomniałam sobie, że owszem, że może to jest, że jest to barok, oczywiście, na pewno tutaj jest ta specyficznie austriacka, habsburska barokowość, w takim aspekcie, w jakim o tym mówiłeś. Natomiast jest tutaj jeszcze taka figura, której z barokiem, ani też z Bernhardem bym na pewno nie wiązała. I ja się bardzo ucieszyłam, zobaczywszy tę okładkę, dlatego że na tej okładce to jest, co prawda okratowane, ale w tym szpitalu, w tym piekle są okna. Te okna są też w zapiskach z Domu Wariatów, prawda?
są sceny przy oknie, jedna zwłaszcza bardzo wyrazista. I tutaj, zwłaszcza w dziecku, to okno, a ten obrazek na okładce, no, najbardziej się odnosi do dziecka leżącego na szpitalnym łóżku, prawda? No, ten. I tutaj właśnie jest za tym dzieckiem, nie wiadomo, czy ono je widzi, czy nie widzi, ale jest to okno. Tu jest w tej prozie zatytułowanej Dziecko jest taki bardzo piękny opis okna, przez które Zmierzch wchodzi do pokoju, prawda? Wyjątkowy, znaczy, bo za murem, za oknem znajduje się park, gdzie są jakieś drzewa, jest niebo i tak dalej. I przez okno coś wchodzi z tamtego pięknego, właściwie niedosiężnego świata. Dlatego, że poza tym, nawet jak te dzieci się bawią na dworze, to ta zabawa jest tak zaprawiona właśnie przemocą. I w co się bawimy? W szpital, w bolesne zabiegi, prawda? Ta zabawa dzieci powiela grozę przemocy i hierarchii przemocy. Natomiast przez okno wchodzi jak gdyby ten... No, to wszystko, co jest za światem, prawda? Ta jakaś dziwna... No i w tym świecie jednak są okna, prawda? To inaczej niż w świecie barokowym, który właściwie jest szczelnie, musi być szczelnie zabudowany, nie ma z niego wyjścia. No, to tutaj jest, to nie jest wyjście, to nie jest droga, którą można podążyć, ale jest coś poza tym światem najwyraźniej. U Lawand. Jest jeszcze jedno pytanie z publiczności. Co prawda takich faktycznie z publiczności pytań na razie nie mam. Jeżeli ktoś z Państwa się jeszcze zdecyduje, to można zadawać pytania na Facebooku, do czego zachęcam. Natomiast ja nie byłbym sobą, gdybym nie zadał pytania, dlatego że... Powiedzieli Państwo bardzo wiele i bardzo ciekawie o dwóch tych dłuższych opowieściach w tej książce, czyli o dziecku i chłopaku. Natomiast ja muszę przyznać, że kiedy po raz pierwszy czytałem tę historię, to poraziła mnie niemalże ta opowieść pierwsza, ta, która dała tytuł temu małemu, esencjonalnemu w pewien sposób, bardzo precyzyjnemu wyborowi, prawda? Czyli historia zapisana na drzwiach. I kiedy czytałem tę historię, to przyszło mi do głowy takie określenie, które jakby długo nie mogło mi wyjść z głowy, do dzisiaj mi nie wyszło, skoro o tym właśnie mówię, że to jest na swój sposób taka pusta parabola. Nie jestem do końca pewien, co mam na myśli, jakby używając tego sformułowania, ale być może to jest skojarzenia, które też się tutaj dzisiaj na scenie w tej dyskusji pojawiły, skojarzenia z tendencyjnością, skojarzenia właśnie z pewnego rodzaju takim uniwersalnym czytaniem tej prozy, prawda, jakoś też z tą parabolicznością tutaj współgrają. Natomiast łączy się to jeszcze z czymś, co kiedyś przy okazji zapisków z Domu Wariatów napisał Adam Lipszyc, że jest to literatura w stanie czystym. Tak? I tak jak rozumiem literaturę w stanie czystym, troszkę tutaj jakby odezwą się moje lektury Andrzeja Sosnowskiego, który kiedyś powiedział, że jakby wiersz ma sens właściwie tylko wtedy, kiedy nie podlega parafrazie. Tak? I właśnie dla mnie ta pierwsza opowieść w tym zbiorze, ona niejako właśnie tej parafrazie nie podlega. Ona jest tak precyzyjna, że dla mnie właściwie jest aż i tylko jakimś manifestem opowiadania o rzeczywistości, prawda? Jednocześnie ta próba syntezy, tak? Próba syntezy tej opowieści, która tutaj jest w tej kilkustronicowej historii zawarta, ona się pojawia w tej książce. Ja pozwolę sobie przeczytać, bo to jest dosłownie jedno zdanie. Ojciec wrócił się rodzinie domek niedźwiedzia. Koniec. To jest absolutnie wspaniałe. I gdybyście Państwo jeszcze chcieli coś na temat tej opowieści dorzucić, to bardzo chętnie ja i być może ktoś inny, kto nas słucha, też by się czegoś tutaj dowiedział. W tej opowieści jest, w tej historii zapisanej na drzwiach jest coś w rodzaju takiej wspaniale ukrytej wypowiedzi programowej. Uda mi się to znaleźć. No mowa jest o tym, skąd się biorą historie, prawda? No i chodzi o to, że
One nie mogą być po prostu z tego, o czym mówią klientki, jak przychodzą do matki, prawda? Czyli historie nie biorą się z tego, że słucham, co się dzieje w mojej wsi i podpatruję sąsiadów i tego. One muszą być skądinąd, one muszą być częściowo przez te diabełki, które siedzą na lustrze przyniesione, prawda? Historie z życia nikogo nie obchodzą. Literatura to nie jest nagrane na taśmę podsłuchane życie, tylko trzeba ją zrobić. Wydaje mi się, że to jest genialna puenta, że literaturę trzeba zrobić. I właściwie tą puentą powinniśmy się z Państwem pożegnać. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy.